Bycie ministrem to ciężka charówka. Te słowa niegasnącego słońca Peru Donalda Tuska nie tracą na aktualności. Najlepszym przykładem jest ministra edukacji towarzyszka Kluzik-Rostkowska, która bohatersko pokonuje trudności nieznane w żadnym innym kraju. Jednym z nich jest reakcjonistyczne podziemie drożdżówkowe. Oto na wieść o wojnie wytoczonej grubaską przez rząd ludowy polskie szkoły zaroiły się od wszelkiej maści spekulantów sprzedających słodycze. Pojawili się też dilerzy handlujący ostrymi chipsami. Na szczęście resort edukacji nie śpi. Ministra Kluzik-Rostkowska ogłosiła już pierwszy sukces. Wynegocjowałam wczoraj z ministrem zdrowia powrót drożdżówek. Będę negocjować również kawę. Tak, to cios, po którym szkolny czarny rynek się nie podniesie. Jak to dobrze, że Polska Ludowa ma ministrów, którzy potrafią sobie poradzić z problemami, jakich nie znała historia ludzkości. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.